Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy ponownie. Jestem w Żyglinie, w miasteczku śląskim. Trafił się na trasie fajny, ciekawy kościół. Postanowiłem przyjrzeć mu się z bliska i trochę wam go pokazać, jak on wygląda. Może tak, akurat jestem przy cmentarzu, bo on jest troszkę na takim malutkim wzniesieniu. Tutaj jest najprawdopodobniej plebania, o której jeszcze jedno zdanie powiem później. Tutaj mamy kościół. Ogólnie pierwszy kościół w Żyglinie powstał już w 1253 roku, który spłonął w 1700 bodajże. Drugi kościół zbudowano w 1703 do 5. Miał wymiary 7x14 metra, z tego co znalazłem. Na początku XIX wieku podjęto decyzję, jakąś tam pierwszą decyzję o budowie nowej parafii. A mianowicie w 1801 roku wniosek o budowę nowej świątyni przedłożono hrabiemu Erdmandowi Gustawowi Henklowi von Donnersmarckowi, oczywiście ze słynnego rodu, który przekazał sprawę później. Zostało to później pozytywnie rozpatrzone, aby tą nową świątynię wznieść. Sam drugi kościół został zamknięty w 1835 roku ze względu na zły stan techniczny. No a budowa trzeciej świątyni, właśnie tej, którą widzimy, troszkę zaczęła się przeciągać. Ale mimo wszystko ostateczna decyzja była pozytywna, żeby jednak ten kościół nowy postawić. Sama budowa przebiegała w latach 1840-1842. Tak więc widać, że kościół ma już swoje lata, dobija do 200. To już jest fajny wiek. Kościół został poświęcony 24 listopada 1842 roku przez księdza Antoniego Sznajderskiego z Tarnowskich Gór. Za projekt najprawdopodobniej był odpowiedzialny Uchlik, radca budowlany z Gliwic. I co, na kilku latach następnych dobudowywano różne jeszcze elementy tego kościoła, a mianowicie boczne ołtarze w 1853 roku. No i właśnie plebania, o której wspomniałem, 1857 rok. Tak więc też bardzo stary, wiekowy już budynek. W 1873 i 4 dobudowano wieżę, która bardzo imponująco się tutaj prezentuje, z tego kamienia. Autorstwa Augusta Haniga z Bytomia. No i tak naprawdę co, niedawno były przeprowadzane remonty. Wygląda to lepiej bądź gorzej. Ta część kościoła widać, że jeszcze wymaga troszkę remontu. Tutaj ta część wieży wygląda kapitalnie z tego kamienia, aczkolwiek widzę, że pojawiają się szczeliny na spoiwie. A tutaj taka ciekawostka, są jeszcze fajne figury przed kościołem. One również są wpisane do rejestru zabytków. Widać, że są odnowione, pięknie wyglądają. No tak, akurat ten krzyż nie jest odnowiony akurat. No wieża wygląda niezwykle imponująco, pięknie. Ten kamień jest wyczyszczony, odnowiony. Kapitalna sprawa. Ogólnie do przedsionka kościoła wyjdziemy, natomiast drugie drzwi są zamknięte, bo już sprawdzałem niestety. Jeszcze taka tablica informacyjna. Uwiecznijmy to. Jak widać, pierwszy kościół, drugi i to już ten nasz trzeci. Spróbuję wam coś pokazać, może coś będzie widać.
No i ciekawy ten kościół. Warto by tu kiedyś przyjść, zobaczyć, jak on w środku się prezentuje. No fajnie, będąc na trasie zdecydowanie warto ten zabytkowy obiekt zobaczyć. A szczególnie tą wieżę, która robi kapitalne wrażenie. Tak więc jak będziecie w pobliżu gdzieś tam miasteczka śląskiego, właśnie Żyglina, to wpadnijcie tutaj, zobaczcie ten kościół, ten piękny, no bo może trochę wymaga remontu, ale widać, że ma swoje lata. Jest to dość stara już konstrukcja i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No szkoda, że nie dało się wejść do środka, ale tak często bywa. W większości przypadków te kościoły są pozamykane. Aczkolwiek czasami uda się gdzieś wejść. Dobra, ja jedę dalej w teren, a wy wychodźcie z domu. Świetna pogoda. Przyjeżdżajcie tu do miasteczka, do Żyglina, zobaczyć ten piękny kościół. Piękny zabytek. No, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. Jeszcze taka mała dokrętka, bo jest tu fajna tablica informacyjna. Aha, i ten budynek, o którym powiedziałem, że to probostwo. Obecnie jest to miejski jakiś dom kultury. Natomiast wcześniej znajdował się tam budynek organistówki, tak zwany. To jest tablica informująca o całym tym kompleksie, czyli o całym tym wzgórzu kościelnym, cmentarnym, który jest najstarszą częścią wsi. Właśnie w skład tego wchodzi ten kościół, przy którym byliśmy, cmentarz, ta organistówka, park, tak zwany lesik, bo tutaj jest, no jak widać, niewielki teren zalesiony. Oraz jak tutaj pisze, piekarok, gdzieś mi to umknęło. No tak wygląda ten budynek właśnie, dom kultury, wcześniej organistówka. Bardzo fajny mur tutaj cały czas, przy cmentarzu również. Tu wspomniany właśnie piekarok, jeżeli ktoś nie wie, to jest piec chlebowy, dawniej do wypieku chleba oczywiście. Skąd on się tutaj wziął? Bo to też jest fajna historia. On pierwotnie znajdował się na Szyndrosie, czyli taki przysiółek w miasteczku śląskim. Najprawdopodobniej był tam przy budynkach leśniczówki. Ja je mam uwiecznione na moim kanale przy kolei wąskotorowej z miasteczka do Bibieli. Polecam. I tamten Szyndros mam pokazany na filmie. I tamten piekarok się tam wcześniej znajdował. Obecnie został przeniesiony tutaj. No widać, że jest w ten sposób wyremontowany. I powiem wam szczerze, mało jest piekaroków na Śląsku w tak dobrym stanie. Jeden jest najlepszy w Rudzie Śląskiej, który jest jedynym chyba czynnym piekarokiem. Na Rudzie jest również drugi, gdzie jest kaplica. I tutaj również właśnie w tym Żyglinie bardzo fajnie się ten piekarok prezentuje. Tu jeszcze rzut oka na ten budynek, o którym wspomniałem. I cóż, jadę dalej. To na pewno wszystko z mojej strony. Tak więc na razie, cześć.